ja tak uważam, aparat zawsze mierzy źle. Pomijając sytuację, kiedy macie słoneczko za sobą i równo rozproszone światło. Tak aparat zawsze zmierzy źle. Od Was zależy, za każdym razem musicie wprowadzić korektę. Robicie jedną klatkę, dzisiaj fotografia umożliwia, że nie musicie to z góry wiedzieć jak, tylko możecie podejrzeć, ułatwia robotę. Ale musicie wiedzieć, w którym kierunku pójść. Jeżeli będziecie mieli strasznie szybkie zdjęcie, wyobraźcie sobie, że to jest wyjście, macie takie oświetlenie i ktoś wychodzi. Chcecie tą osobę sfotografować. Jeśli zdacie się tylko na aparat, no to będziecie mieli to zdjęcie źle naświetlone, bo na zawsze tu będzie wypalone dziury. Ktoś tam powiedział, podciągnie się na komputerze. Albo tak, albo nie. Praktyka pokazuje później, że jak trzeba to porządnie wydrukować, no to ono się jednak nie nadaje. To światło jest tutaj, tu są drzwi. Pani była, wyszła, do widzenia. Mogliście zrobić, załóżmy, dwie klatki. Wydawało się to proste, no ktoś idzie, no nie ma potrzeby zdjęcia. Ktoś idzie, należy mu zrobić zdjęcie. No ale od razu macie źle zrobione zdjęcie. Ja bym chciał, żebyście wywrócili sobie sytuację, że aparat Wam zrobi zdjęcie. Jak widzicie, aparat w takich sytuacjach zawsze może zrobić źle zdjęcie. Bo czy ja to światło postawię z drugiej strony, bo nie daj Boże, ja to światło postawię za Panią, to już w ogóle będzie tragedia, bo cała twarz będzie czarna. A światłomierz Wam zmierzy światło na wszystkie cienie. Czyli co będzie? Pani będzie w miarę ok w szarościach, twarz... Większość części jest ciemniejszych niż twarz. Jak tu jest światło, to on naświetli na tę większość ciemności. Czyli twarz, powiedzmy, że się wyjdzie dobrze, ale światło upadające stąd na włosach, tu będą wielkie dziury. No, pytanie, jak sobie z tym poradzić? Musicie Państwo wiedzieć, że w tej sytuacji trzeba wprowadzić korektę. Kto z Państwa posługuje się korektą plus, minus w ekspozycji? Dzisiaj jest taka opcja, że nie musicie robić tego na oko i w domu się przekonać po wywołaniu negatywu, że jednak wszystko jest skopane, tak? Możecie sobie to poprawić na bieżąco. Proszę Państwa, odnajdźcie w swoich aparatach funkcję korekcji ekspozycji. Jeśli nie wiecie, to wspólnie ją musimy znaleźć, musicie ją poznać, bo to jest klucz do Waszych poprawnych zdjęć. To proszę zrobić tak, proszę jeszcze raz zrobić tej Pani zdjęcie i potem wprowadzić korekcję i znów zrobić zdjęcie. Wprowadzamy tą korekcję do momentu, a zdjęcie będzie prawidłowe. Nie chodzi o cudowny kadr, chodzi tylko, żeby zrozumieć, bo Państwo potem łapiecie fajne ujęcia kadry, ale one są schrzanione pod względem ekspozycji. A ile jest? Minus 2. Ja myślę, że jak tutaj damy między minus 1 a 0. Nie wiem, Pan trzymacie co półdział, co jedną trzecią na nas stawiamy. Minus 1. Korekt? Minus 1? Musicie Państwo to poczuć, że od Was zależy, że Wy wprowadzacie korektę i zdjęcie jest prawidłowe. Proszę Państwa, dojścia do sukcesu jest kilka dróg. Można to pomierzyć punktowo, tylko przestrzegam. Punktowo jest dosyć zaawansowanym pomiarem i naprawdę dla osób, które wiedzą, jak to używać. Z tego względu, że za chwilę Pan tu zmierzy punktowo, tylko że Pan za chwilę ten punkt przekadruje i Pan już zupełnie co innego będzie pokazywał, bo ten punkcik wyląduje na tle. Pójdzie Pan na światło dzienne, czy umie się posługiwać, żeby mi punktowy i zamrozić go. Zablokować. Można, jeśli Pan potrafi tak, się żeby posługiwać, część została proszę bardzo. Na na prawidłową. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że zdecydowanie prostszym sposobem dającym te same efekty jest użycie korekcji ekspozycji. Proszę spróbować sobie na 0, na minus pół, czy minus 1/3, minus 2/3 i minus 1. I wtedy zobaczycie, że od Was zależy, jak sobie ustawicie, że Pani coraz bardziej poprawnie jest naświetlona. No dobrze. No, no ale ona jest ciemna, proszę Pani. Chodzi o to, że ma Pani tą oświetloną stronę prawidłowo i to jest do druku. Bo tak tam będzie miała Pani wyżartą białą dziurę. Ciemne da się rozwijać, na przykład. Proszę Państwa, zasada jest jedna. Aparat cyfrowy, nie wiem, czy ktoś z Was pracował na negatywach i na slajdach w starej dacie. Negatyw było tak, że się go prześwietliło w działkę lub jedną, półtorę. Zdjęcie można było wyprowadzić ok. W slajdzie, jak się pomyli Pan o działkę czy półtorę, cyfra pracuje jak slajd. Zasada jest taka, proszę Państwa. Naświetlamy na światła z tego względu, że jeśli tak jak Państwu aparat zmierzył Państwu na cienie, to światła wyjdą tak prześwietlone, że na komputerze nic z nimi nie zrobicie. Natomiast jeśli macie poprawne światła, to cienie o wiele łatwiej jest wyciągać przy obróbce.
Cyfra naświetlamy na światła. Oczywiście w naszym przypadku najważniejsza jest twarz, tylko że w tej twarzy tutaj mamy i cienie, i światła. Czyli decyzja jaka? Na światła. Jeszcze jedna ważna rzecz. Postarajcie się na własnych aparatach ustawić, ci, którzy mają taką opcję, żeby fotografować na programie, który się nazywa A. Ustawcie sobie A. To jest preselekcja przysłony. Polega to na tym, proszę mnie słuchać, bo to jest bardzo istotne, że Państwo wskazujecie wielkość przysłony, a aparat sam dobiera czas. Bo tutaj pojawiło się, bo Pan sobie ustawił manual, a korekcja ekspozycji na manualu nie działa, bo manual polega na tym, że jest manualnie wszystko ręcznie ustawiane, czasy przysłony. Prawidłowo, w tak ekstremalnych warunkach, ja dokonam Pani, że, proszę zwrócić Pani na to, wprost się patrzy. Z Pani, która ma czarną twarz, zrobię coś, że troszeczkę jej wyrównam tą drugą twarz. Teraz proszę zrobić sobie na 0 i na minus 1. Jeszcze raz. Chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli zależność od tego, jak jest oświetlona i jak mierzy Państwa aparat. Bo Państwa aparat zwykle Państwa oszuka. Zwracajcie uwagę tak bardzo na kart. Chodzi, żeby zrobić to z korekcją zerową i minus 1. Że nagle to minus 1, co Pan mi mówił, że Pani jest mulatka, to jest dobrze. Nie, przy minus 1 miałem dobrze, przy minus 1, 7. No na przykład, to niech Pan teraz to samo zrobi. Zobaczy Pan, że teraz Pani będzie mniejsza mulatka, bo to tylko wynikało, że Pani po prawej stronie nie miała w ogóle światła. A proszę zwrócić uwagę, jest to teraz o wiele bardziej plastyczne światło niż to, które było, jak Pani świeciło na wprost. Co prawda wtedy ładnie Panią oświetlało całą, ale jej twarz była od taka, jak Państwo wyjdą na dwór w pochmurny dzień. To twarz po prostu nic szczególnego. A tutaj teraz nadal Pani będzie miała prawą część twarzy, bardziej jasną od lewej. To w tej lewej będzie o wiele więcej szczegółów. Tak naprawdę nawet powinienem tą świecić. To lekko z góry, będzie naturalna plastyka, bo te cienie nie będą szły. To jest białe. Pani ma białą bluzkę lub koszulę, co zdarza się bardzo często. I mielibyśmy takie światło. Jaki byłby efekt? Odwrotny. Tak, ponieważ aparat by widział, że większość w kadrze to są jasne rzeczy. I ustawiłby na te jasne rzeczy, twarz zginęłaby w czerniach. Byłaby źle naświetlona. Nawet jeśli byśmy to światło dali tak jak wtedy, na takie bardzo proste, poprawne, kiedy światło, w którym światłomierz sobie zawsze radzi. To jest jedyna sytuacja, w której światłomierz sobie radzi za pierwszym od razu tak, jak on sobie zmierzy na automacie. To i tak, gdyby Pani miała jasne ubrania i białe tło, aparat i tak by źle to sczytał. Nawet przy takim świetle. I powiem Państwu, że wszyscy, co robią szybkie zdjęcia, widzą. A politycy zwykle chodzą tak, albo mają białe koszule, a jeśli chodzi o garnitury, to zawsze one są ciemne. Nie mówię, że czarne, ale zawsze one są szare albo granatowe, w różnych odcieniach. I światłomierz, jak widzi, to zawsze się pomyli i przeczyta to, a staramy się, żeby nasza osoba wypełniła nam kadr. To jeśli z tyłu nie ma niczego zaskakującego w stylu białego, to on zawsze, większość będzie nasz ciemny garnitur. I aparat zawsze naświetli, żeby garnitur był ciemny, czyli prześwietli twarz. To, co mieliśmy sytuację z Panią. I jeśli nie możecie Państwo wykonać pierwszego zdjęcia testowego, to wszyscy wiedzą, że jak ktoś ma tędy wyjść, my czekamy, zrobić to zdjęcie, to poprosić nawet kolegę jednego, który zakładając, że jest podobnie ubrany, zrobić zdjęcie i od razu sobie zrobić korektę. Ponieważ jak ta osoba będzie już szła, to nie ma czasu na sprawdzenie. Albo, jak się ma doświadczenie, z góry założyć. Takie światło, my ma ciemny garnitur, od razu daje minus 0,7, minus 1 i będę wiedział, że jest ok. Idzie Pani na jasno, w jasnej sukience, no to musimy od razu dodać ekspozycji, na plus pójść, prześwietlić, ponieważ światło, wiesz, on zmierzy jasne.